żarówka. Dzisiaj dowiemy się, ilu elektroidów jest potrzebnych, żeby zmienić żarówkę. A kiedy w ogóle nam się przyda ta wiedza? W tej chwili. My się boimy! Wyluzować kabelki i szukać żarówki. Jamy! Mam tu kanapkę z kiełbaszynką. Przyda się? Hej, a to co? Znalazłem kubit! Przecież kubit to nie żarówka. A oto ona! Ale jak dosięgnąć? Robimy maksa! Wykorzystamy... ten kubit! Moc jest za mała. Ilu maksymalizacji trzeba, by zmienić żarówkę?